W drodze ze szkoły do domu Julia biegła przez połowę drogi, potem skakała przez 1 czwartą pozostałej odległości, a resztę drogi szła. Droga, którą przeszła to 360 stóp. Jaka jest odległość od szkoły do domu Julii? Zapisz odpowiedź w yardach. Trochę to mylące może być, bo tutaj mamy 360 stóp, a tu jest powiedziane, że mamy zapisać odpowiedź w yardach. Pamiętajmy, że jeden yard. Jest równy 3 stopom. 1 jard to 3 stopy. I żeby nie popełnić błędu, możemy przeliczyć wszystkie informacje, które posiadamy od razu na jardy. 360 stóp, ile to jardów? Na jeden jard przypadają trzy stopy. Czyli 360 stóp musimy podzielić na 3. 360 podzielone na 3 to 120 jardów. I teraz możemy całe nasze rozważania i obliczenia przeprowadzać w jardach. Może narysujmy sobie tę sytuację. Tu jest szkoła. Linią zaznaczymy drogę do domu. To jest dom Julii. Pierwsza informacja w zadaniu jest taka, że Julia biegła przez połowę drogi. Podzielmy drogę na dwa, i połowę tej drogi biegła, tę część biegła, połowę całości. Dalej, z treści zadania wynika, że potem skakała przez 1,4 pozostałej odległości. Dla jasności, pozostała odległość to ta, która jeszcze nie została pomalowana na pomarańczowo. Podzielmy ją na czwarte części. To jest połowa pozostałej odległości. Tu będzie jedna czwarta pozostałej odległości. Dwie czwarte, trzy czwarte. Podzieliliśmy pozostałą do przebycia odległość na czwarte. Skakała przez jedną czwartą pozostałej odległości. To jest pozostała odległość. A to jest jedna czwarta pozostałej odległości. Tyle skakała. Potem resztę drogi szła. Czyli od momentu, kiedy skończyła skakać. Do samego domu i ta odległość to 120 jardów. Jaka jest odległość od szkoły do domu Julii? Można sprawę rozpatrzeć na parę sposobów. Kiedy mówimy o odległości pozostałej po biegu, czyli po tym pomarańczowym, po części, którą przebiegła, to to jest ten kawałek. I widać, że niebieska jego część to 3 czwarte. 120 jardów to 3 czwarte tego pozostałego kawałka. Czyli to się równa. 3 czwarte pozostałej części, no to zapytajmy, ile to jest 1 czwarta tej pozostałej części. Jeżeli 120 to są 3 czwarte pozostałej części, to 1 czwarta pozostałej części to będzie 1 trzecia ze 120, a 1 trzecia ze 120 to 40. Ten odcinek to 40, to też jest 40 i to też jest 40. Zauważcie, że 40 dodać 40 dodać 40 równa się 120. I ten fioletowy kawałek to też jest 40. Wszystko w yardach, oczywiście, czyli cały pozostały pobiegu odcinek to 40 razy 4, czyli 160 yardów. Jaka w związku z tym jest cała odległość ze szkoły do domu? To pozostałe pobiegu 160 yardów to połowa całej drogi. Więc ten pierwszy odcinek to też musi być 160 yardów, czyli 160 yardów dodać 160 yardów. Daje nam długość całej drogi ze szkoły do domu, czyli 320 yardów.